Mamy takie równanie, y plus 2 równa się minus 2 razy x minus 3. Jest to równanie prostej i chcielibyśmy znaleźć współczynnik kierunkowy tej prostej, czy też inaczej mówiąc jej nachylenie. No dobrze, i żeby to zrobić, to może przypomnijmy sobie takie dwa podstawowe równania prostej. Jedno to jest równanie prostej w postaci kierunkowej, czyli y równe mx plus b. No i właśnie wtedy to m tutaj to jest współczynnik kierunkowy, zwany też inaczej nachyleniem, czyli to jest jedna postać równania prostej. No jest jeszcze druga dosyć popularna postać równania prostej, mianowicie prostej, która przechodzi przez zadany punkt, który może będziemy mieli, oznaczymy jego współrzędne x0, y0 i ma zadany współczynnik kierunkowy. I wtedy równanie takiej prostej jest y minus y0 równa się m x minus x0. No i znowuż to m tutaj to jest właśnie współczynnik kierunkowy tej prostej. No więc przypatrzmy teraz się naszemu równaniu. Co my widzimy? No widzimy, że ono właśnie ma taką postać, prawda? Tu jest y minus coś. Może żeby wyraźnie to było widać, no to napiszmy to jeszcze raz. Y minus, no minus 2, tak? Równa się minus 2 razy x minus 3. Wobec tego współczynnik kierunkowy tej prostej, no to jest właśnie minus 2. No i dodatkowo jeszcze wiemy, że ta prosta przechodzi przez punkt 3 i minus 2. Czyli to jest współczynnik kierunkowy minus 2, no i dodatkowo jeszcze mamy punkt, przez który ta prosta przechodzi. Teraz, gdyby ktoś nie wiedział, nie znał tej postaci, to i tak może sobie poradzić z tym zadaniem, mianowicie doprowadzić to równanie do postaci kierunkowej. Może zróbmy to w ten sposób, czyli y plus 2 równa się minus 2 razy x minus 3. No i chcemy to równanie doprowadzić do takiej postaci kierunkowej, czyli co? Czyli tak, y plus 2, no tutaj mnożymy sobie minus 2 przez ten nawias, tak, czyli to jest minus 2x i minus 2 razy to jest plus 6. No i co, i teraz chcemy mieć y po jednej stronie, reszta po drugiej, czyli do obu stron tego równania, żeby zniknęła nam dwójka z lewej, to musimy odjąć 2 od obu stron tego równania i w ten sposób po lewej nam zostaje tylko y, a po prawej minus 2x. I 6 minus 2, czyli plus 4. No i teraz mamy dokładnie równanie w postaci kierunkowej, prawda? To jest współrzędna y punktu przecięcia z osią y. Więc to też jest równanie w gruncie rzeczy takiej postaci, prawda? Tylko x0 jest 0. No i ta czwórka jest po prawej stronie, a nie po lewej, prawda? Gdybyśmy przerzucili tę czwórkę na lewo, no to widać, że takie równanie jest też minus 2 razy x, czyli x minus 0 możemy napisać, prawda? I ten 4 to jest współrzędna y punktu przecięcia z osią o y. No dobrze, czyli to jest współczynnik kierunkowy minus 2. Może jeszcze jeden przykład, czyli powiedzmy mamy takie równanie, minus 4x plus 7 równe 2y minus 3. No i pytanie jest znowuż o współczynnik kierunkowy tej prostej, czyli co? Czyli chcemy mieć tak, y po jednej stronie, wszystko inne po drugiej, czyli co? Do obu stron powiedzmy dodamy 3, żeby się pozbyć trójki z prawej strony i w ten sposób tak, po lewej stronie zostanie nam minus 4x plus 10, a po prawej nam zostanie 2y. No i teraz dzieląc obie strony przez 2 mamy, że minus 2x plus 5 równa się y, tak? Czyli to jest dokładnie równanie w postaci kierunkowej, tylko że y jest po prawej zamiast po lewej, no ale to możemy wszystko przerzucić na odpowiednie strony, czyli ten współczynnik kierunkowy tutaj jest ponownie minus 2. I może jeszcze jeden przykład. Powiedzmy teraz, że mamy równanie takie, minus 3x plus 5y równe 2x. Plus 3y, tak? Czyli mamy x i y po jednej i po drugiej stronie. No to co? To znowuż chcemy je doprowadzić powiedzmy do postaci kierunkowej, czyli y będziemy mieć po lewej, x po prawej. Czyli tak, chcemy się pozbyć x-ów z lewej strony, no to do obu stron musimy dodać 3x, prawda? Jak dodamy 3x, to x znikną po lewej stronie, no ale nie możemy tak po prostu dodawać, prawda? Do obu stron równania możemy dodać tę samą liczbę, czyli w tym wypadku 3x,
No i możemy zrobić naraz, a z drugiej strony chcielibyśmy się pozbyć y z prawej strony, czyli musimy odjąć 3y z prawej strony, no to też musimy odjąć z lewej. Czyli zrobimy tak w jednym kroku. Można by to robić na raty, ale można też w jednym. Tak? Czyli tutaj po lewej stronie tak, 3x właśnie zniknie, będzie 5y minus 3y, czyli 2y. A po prawej mamy co? 2x plus 3y i tym razem znikną. Tu dostanie 5x dzieląc przez 2y równa się 5 drugich x. No i znowuż to jest równanie w postaci kierunkowej. B jest równe 0, czyli to jest prosta, która przechodzi przez początek układów współrzędnych przez punkt 0, 0 i współczynnik kierunkowy tej prostej jest 5 drugich.